No siema, elo. No jestem łysy normalnie, kurdy. Ale dzisiaj nie o tym mowa. Dzisiaj robimy unboxing, moi drodzy, tego monitora. Pierwsza rzecz w tej paczce było coś takiego, ja już domyślam się co to jest. To jest po prostu kabel HDMI, także sobie go pozwolę otworzyć. Czekajcie, kurde, no nieźle zapakowany. Ale zaraz go otworzę. Tak w ogóle to bez Honora by chyba tej paczki nie było, tak szczerze mówiąc. Także chciałem, żebyście wpadli na jego kanał, tutaj gdzieś będziecie mieli normalnie, kurde, nie wiem, pokazany napis czy coś i będziecie mogli sobie wpaść do niego normalnie na kanał, bo bez niego tej paczki by naprawdę nie było. Dobra, mamy kabel HDMI, no jakiś taki tańszy, nieważne, HDMI to HDMI. Także tak on wygląda po rozpakowaniu. Teraz czas po prostu na nasz monitor, kurde, trochę wielki jest, trochę większy niż ja, także no spory. I jakbyście chcieli wiedzieć, co to jest za monitor, dokładny model, to tutaj gdzieś wam się wyświetla też napis, także no jakoś to zmontuję, także będzie naprawdę spoko. O ja cię panie, ale tu ładnie zrobili, kurde, normalnie. O pany, jak ja się tym jaram, normalnie patrzcie, kurde. Mamy tak, kabel VGA standardowo w zestawie. To jest chyba od tej nóżki, co trzyma ten monitor. Nie wiem, jak to można inaczej nazwać. Tu jest znowu jakiś kabel. I tutaj też jest kabel. Jeszcze jeden kabelek. Człowieku, ale to jest duże. Kurczę, no muszę wam powiedzieć, że różnica jest zaskakująca, ponieważ to jest matryca TN, natomiast tutaj jest IPS i ja widzę ogromną różnicę. Tu nie chodzi o to, że rozdzielczość czy coś, tylko o barwę, kolory i tak dalej. Wiadomo, ten jest Full HD, ten jest taki, można powiedzieć, no troszeczkę więcej niż HD, bo ta rozdzielczość to jest chyba 1366x768. Natomiast ten no Full HD, no to wiadomo, chyba znacie tą rozdzielczość. Nie no, pewnie zapytacie, dlaczego ten monitor nie jest bliżej tego i nie są one jakby tak połączone, dlatego że nie mam gdzie potem tego ramienia tutaj przymocować do biurka. I nie, jakoś pokombinuję to, potem jakoś ogarnę i teraz wam zrobię takie małe przebitki, jeżeli chodzi o to, jak to tutaj wygląda, takie można powiedzieć stanowisko, zresztą kiedyś film będzie ze stanowiska na pewno. Podziękować za to, że mogliśmy sobie trochę tutaj to stanowisko ulepszyć. Monitor drugi naprawdę dużo mi pomoże, jeżeli chodzi o montaż i w ogóle lepszą jakość filmów. Większa rozdzielczość na pewno i generalnie chciałbym naprawdę podziękować tutaj donatorom, bo dzięki nim właśnie tutaj ten monitor został kupiony. Teraz planuję zbierać sobie na komputer, zobaczymy jak to będzie. Zresztą może to zajmie 2 lata, nieważne, ale myślę, że kiedyś uzbieramy. Może jeszcze jak pójdę sobie tam dorobić we wakacje, jak to wszystko minie, ta cała epidemia, to będzie git, naprawdę, także no, jeszcze raz dzięki wielkie za to, że pomagacie, wspieracie ten kanał i myślę, że będziemy lecieli dalej, także ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i...